Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kocham was bardzo. Szczęść Boże, moi drodzy. Zaproście rodziców, dziadków do spotkania z Panem Jezusem na naszej katechesie Kropelce Radości. Kochani, Pan Jezus tak nas kocha, że pragnie, abyśmy wszyscy byli świętymi. Przypomnijmy sobie o tej prawdzie w piosence. Taki duży, taki mały może święty być. Złóżcie ładnie ręce. Ruszamy się. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Dobrze, usiądźmy. Kochani, życie nie jest sielanką. Bogu dzięki, że jako dzieci, czy potem młodzież, najczęściej wszystkie problemy rozwiązują wam rodzice. Ale czasem przychodzą takie chwile, gdzie przeżywamy szok. Na przykład, kiedy ktoś z rodziny nam umrze. Ja niedawno chowałem syna mojego przyjaciela. Niespodziewanie zmarł, mając zaledwie 44 lata. I przychodzi taka myśl, jaki jest sens mojego życia, które kończyłoby się grobem, tylko śmiercią. A szczególnie wracamy do tego, kiedy 1 listopada odwiedzamy cmentarze. Starożytny historyk powiedział, że można spotkać miasta bez domów, bez ulic, ale nie spotkamy miast bez kościołów i bez cmentarzy. Od dawna ludzie w szczególny sposób czczą miejsca, gdzie składają ciała zmarłych. I dlatego też to pytanie krąży nie tylko u mnie, ale u was także. Po co żyję? Szczególnie dlaczego umieram? I co będzie ze mną po śmierci? Powstały olbrzymie tomy myślicieli, filozofów, którzy na to szczególnie ostatnie pytanie chcą nam odpowiedzieć. Co z nami będzie po śmierci? Kiedy umiera przyjaciel Jezusa Łazarz, to pytanie stawia mu jego siostra Marta. Dlaczego musiał umrzeć mój brat? I wtedy Pan Jezus wskazuje na siebie i mówi: Marto, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Chcę nam powiedzieć Pan Jezus o tym, że oprócz ciała, które umiera, mamy pierwiastek nieśmiertelności, a tym pierwiastkiem to jest nasza nieśmiertelna dusza. Dlatego różnimy się od zwierząt, a dzięki duszy możemy myśleć, możemy kochać, możemy czasem w inny sposób się zachowywać, prawda? Rozwijać swoje możliwości i talenty, posługiwać się mową. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, mówi Pan Jezus. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Już w starożytności ludzie wierzyli w to, że chociaż ktoś umrze, to jednak zostaje nieśmiertelna dusza, która jednoczy się z Panem Bogiem. Taki Hiob biblijny mówi, że wprawdzie ja umrę, ale wrócę do mojego Pana Boga, prawda? Także Pismo Święte na wielu miejscach nam przypomina o tym, że ludzie wierzą w życie wieczne. Księga Machabejska opowiada, że Żydzi walczyli ze swoimi wrogami, ale połakomili się niektórzy żołnierze na takie małe figurki bóstw pogańskich. I zostali zabici. I znaleźli przy nich te
figurki pogańskie i myśleli, że może oni zwątpili w jedynego Pana Boga. Stąd też zebrali pieniądze, żeby kapłani modlili się o zbawienie tych, którzy zginęli, wierząc, że chociaż umarli, to ich dusze żyją. I w tym właśnie kontekście wszyscy przeżywamy prawdę o tym, że oprócz ciała mamy także nieśmiertelną duszę. Bo właśnie Pan Bóg mówi o tym, że powołuje nas do życia, ale daje nam obraz i podobieństwo swoje. Hebrajskie słowa mówią demut i selem. Pod tlenem ciała nie możemy być podobni do Pana Boga, bo Pan Bóg nie ma ciała. Skoro mamy obraz i podobieństwo Boże, jak mówi Pismo Święte, to znaczy, że jest w nas pierwiastek Boży, czyli mamy duszę nieśmiertelną, dzięki której jesteśmy obrazem Pana Boga. Mamy Jego obraz i podobieństwo Boże. I w szczególny sposób o tym nam w różnoraki sposób przypomina Pan Jezus. Kiedy pokazuje swoje bóstwo na taborze, widzą apostołowie Mojżesza i Eliasza. Oni już nie żyli na ziemi, ale pokazują się jako żywi z Panem Jezusem, bo poszli do nieba, czyli jako mają nieśmiertelną duszę, żyją w przyjaźni z Panem Bogiem w niebie. Dlatego Pan Jezus nam mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który może nawet sprawić przykrość duszy, kiedy dusza po śmierci pójdzie do piekła, prawda? Dlatego starajmy się o to, abyśmy zasłużyli na niebo. Z kolei, kochani, także Pan Jezus nam przypomina o tym, że istnieje życie pozagrobowe, życie wieczne. Kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, występuje z Nim dobry łotr, który mówi do Niego, Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w niebie. I Pan Jezus mu obiecuje, mówi, dziś ze mną będziesz w raju, po śmierci zabiorę Cię do nieba, będziesz ze mną w niebie. Czyli ciągle nam Pan Jezus przypomina o tym, że życie nasze się nie kończy, ale śmierć jest bramą prowadzącą do nowego życia w przyjaźni z Panem Bogiem. Jeszcze nam Pan Jezus przypominał, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej, zasługujemy na życie wieczne, na nieśmiertelność. O tym, kochani, musimy z całego serca pamiętać. Dlatego też po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wiele razy spotyka się z apostołami, bo jako Bóg przywraca sobie życie, ale także zapowiada nam, że jako Bóg da nam życie wieczne. Tutaj nie chce uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa Tomasz i każe mu Pan Jezus dotknąć Jego ciała, aby uwierzył w to. I Tomasz wypowiada piękne słowa, Pan mój i Bóg mój. Także Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotyka się z uczniami z Emaus, wyjaśnia im, dlaczego musiał cierpieć, ale życie Jego nie skończyło się śmiercią na krzyżu. Trzeciego dnia zmartwychwstał i zapowiada nam, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Dlatego, kochani, i my wierzymy w świętych obcowanie. Dusze nam pomagają, abyśmy i my byli zbawieni, abyśmy im także pomagali. Stąd też staramy się wspominać naszych zmarłych w modlitwie. Modlimy się za nich, prawda? Z kolei zamawiamy mszę świętą o zbawienie tych zmarłych, żeby poszli do nieba, bo ich dusze żyją. Dobrymi czynami chcemy im pomagać, prawda? Także troską o wygląd grobów, żeby ci zmarli wiedzieli, że my ich kochamy, bo ich dusze żyją, a także możemy z nimi rozmawiać, prawda? Możemy z nimi rozmawiać. Moja mamusia mi opowiadała wyjątkową sytuację. Była głęboko przekonana, że jej zmarły tatuś, kiedy urodziła moich braci, Janka i Mirka, przyszedł do niej, bo
martwiła się, jak ich wychowa. Myślała, że urodzi drugie dziecko. Ja byłem pierwszym dzieckiem, a tu się bliźniacy urodzili. Myślała sobie, jak ja sobie poradzę. I była noc, siedziała przy Janku i Mirku, oni byli w poduszkach i zaczęła bardzo płakać. I mówi, że otwierają się drzwi, że jej tatuś, którego może w pełni nie znała, bo jak dziadziuś Paweł zmarł, mamusia miała kilka lat. Ale czuła, że to był on. Przyszedł do niej, wziął ją za rękę, czuła ten uścisk dłoni tatusia i mówi, nie martw się, Jasiu, wychowasz ich, będzie wszystko dobrze. Kiedy to powiedziała mojej babci, swojej mamusi, babcia myślała, że mamusia dostała psychicznego jakiegoś rozkładu, ale mamusia mówi, mamusiu, ja naprawdę uczułam obecność tatusia Pawła, że przyszedł do mnie. I my wierzymy, że możemy duszą pomagać. One nam pomagają. Ja w szczególny sposób związałem się z duszami cierpiącymi w czyśćcu. Kiedy byłem tuż po święceniach, mój kolega przeżył taki niepokój, bo był głęboko przekonany, że dusze przyszły do niego z 1 listopada na 2. 2 listopada jest dzień zaduszny i mówił mi o tym, że te dusze prosiły o pomoc. I ja postanowiłem sobie, żeby oprócz cząstki różańca, jak i odmawiam, dziesiątek różańca oddzielnie, żebym poświęcał za dusze wszystko cierpiące. I wiecie, to już robię tyle lat. Także z duszami cierpiącymi zdawałem egzaminy. Kiedy jechałem na uczelnię zdawać egzaminy, zawsze modliłem się o wsparcie dusz wszystko cierpiących i zdawałem. Tak jest piękna wieść. Więź z tymi, którzy odeszli do wieczności, chociaż ciała ich są pogrzebane, ale żyją. Kto z was może z rodziny zmarł? Masz kogoś zmarłego? Dziadek. Kogo? Dziadka. A ty? Dziadka. Też dziadka. Tak. Ja babcię i dziadka. To kochani, teraz złóżcie ładnie ręce. Wspomnijcie tych zmarłych. I podziękujemy najpierw Panu Jezusowi za to, że mamy oprócz ciała nieśmiertelną duszę. Chociaż my umrzemy, to nasza dusza żyła będzie, oczekując na powtórne przyjście Pana Jezusa. Jak to dobrze, Panie Jezu, że przez duszę jestem podobny do Ciebie. Mam Twój obraz i Twoje podobieństwo. Proszę Cię, Panie Jezu, żebym pamiętał o tych, którzy odeszli i modlił się za zmarłych. Szczególnie za dusze wszyscy cierpiące. Powstańcie. I dlatego też pomodlimy się za dusze wszyscy cierpiące, odmawiając modlitwę. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I pamiętajmy dziękować za to, że mamy nieśmiertelną duszę i że jesteśmy przez tę duszę podobni do samego Pana Boga. I często módlmy się za tych, którzy umarli, by ich wspierać, by dostali się do nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół w cotygodniowej kropelce radości. Dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie dzisiejszej katechezy, która przypomniała nam, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Celem naszej ziemskiej wędrówki jest niebo. A w niebie są również ci, którzy poprzedzili nas w tej wędrówce. Dlatego w sposób szczególny w tych dniach chcemy za nich ofiarować naszą modlitwę. Przed nami, drodzy przyjaciele, nasz konkurs, konkursowa krzyżówka. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was 11 konkursowych pytań. Bardzo proszę, pokażmy naszą krzyżówkę. W różnego rodzaju miejscach mamy te tak zwane skrzyżowania, o których przypominam w każdym programie, czyli miejsca, w których mogą pojawić się nam literki z hasła, które zostało wcześniej odgadnięte. Od 1 do 11 niektóre będziemy prawidłowe odpowiedzi wpisywać w pozycji pionowej,
a niektóre będziemy wpisywali w pozycji poziomej. Czynne są numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013. I końcówka 14, kierunkowy z Europy 048. Dla tych wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe pytania, przygotowaliśmy nagrodę. Dzisiaj jest to książka księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. A co to, dlaczego pierwsze pytania o wiarę? Kto prawidłowo odpowie na nasze konkursowe pytania, później do nas przesyła swoje dane adresowe mailem, a my pod wskazany adres wysyłamy nagrodę. Odbierzmy telefon, proszę bardzo, kropelka radości, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam, kogo pozdrawiam? Karola. Jak masz na imię? Karol. Karol, witam Ciebie Karolku, teraz już poznaję po głosie, już nieraz rozmawialiśmy, prawda Karolku? Prawda. Ile masz lat? 8. Karolku, cała krzyżówka jest twoja, a zatem od 1 do 11 jesteś pierwszą osobą, której dzisiaj udało się dodzwonić do naszego programu. Dlatego czekam na twoją decyzję. 10. 10. Bardzo proszę, zaznaczamy 10. Dosyć krótka odpowiedź, składająca się z 4 liter. Zanim zadam konkursowe pytanie, przypomnij mi, Karolku, skąd do nas dzwonisz? Moldawki koło Limanowej. A no, to już w ogóle kojarzę, oczywiście, że tak. Piękne okolice. 10, zaznaczyliśmy 10. Jesteś gotowy, Karolku? Tak. Jakie to miasto w polskiej krainie, co powinno płynąć, a nigdy nie płynie? Łódź. Próbujemy. Świetnie, tak jest, dokładnie. To jest Łódź, miasto w polskiej krainie, które powinno płynąć, a nie płynie. To jest oczywiście Łódź, miasto dosyć duże, znajdujące się w centralnej części naszej ojczyzny. Bardzo dobra odpowiedź, Karolku, dla Ciebie te fanfary konkursowe zabrzmiały. Ja teraz z niecierpliwością czekam na Twoje pozdrowienia. Mamo, kogo pozdrawiasz? Mamo, babcie, cały świat, mamie, buczek i księdza prowadzącego. Dziękuję ślicznie. Powiedz mi jeszcze, jaka pogoda jest dzisiaj koło Limanowej, a zatem w tych terenach już dosyć górzystych. Słonecznie. O, proszę bardzo, to Toruń na pewno zazdrości Limanowej pięknej pogody, bo u nas jakaś mgła się pojawiła, no i jest tak typowo jesiennie i słońce się schowało za chmurami. Wszystkiego dobrego, Karolku, do Ciebie nagrodę wysyłamy pocztą. Czekam na Twoje dane adresowe, wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam, halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto już nie śpi? Jak masz na imię? Weronika. Weronka, o której wstałaś dzisiaj? O 8. O, proszę bardzo. To ty jesteś taki ranny ptaszek, co? Nie. Lubisz pospać? Tak. No, a dzisiaj się akurat udało, że wstałaś o 8. Weroniczko, oto nasza krzyżówka. Mamy zajętą 10, zatem możemy wybrać od 1 do 9 albo 11. Czekam na Twoją decyzję. 4. 4. Gdzie znalazłaś tą 4? Próbuję ją odnaleźć. Też bardzo krótka odpowiedź. 4 literki. 1, 2, 3, 4. Weroniczko, jesteś gotowa? Tak. Uwaga, oto moja konkursowa 4. Kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą i zionął ogniem jak ognisko? Mok. Próbujemy. A może kojarzysz nazwę tego miasta, gdzie ten smok pomieszkiwał? Kraków. Świetnie, tak jest. Królewski Kraków.
No i do dzisiaj tam stoi taki pomnik smoka, który zionie prawdziwym ogniem. Weroniczko, kogo pozdrawiamy? Babcię z Ryk, brata. I tyle, i koniec. A ja pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Życzę tobie dobrego dnia. Masz jakieś konkretne plany na dzisiejszą sobotę? Nie. Więc życzę dobrych pomysłów. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ciebie bardzo gorąco. Nie zapomnij do nas wysłać swoich danych adresowych. Czynimy to korzystając z maila. Nasz adres kropelka@tv-trwam.pl. Do ciebie pocztą po frunie książka księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. A co to dlaczego? Pierwsze pytania o wiarę. Telewizja Trwam. Bardzo proszę. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Kamila. Witam ciebie, Kamilko. Skąd do nas dzwonisz? Z Krzyżówki. Oto nasza Krzyżówka. Kamilko, bardzo proszę. Mamy zajętą 10 i mamy zajętą 4. Co dla ciebie? 1. Bardzo proszę, zaznaczamy 1. To sam szczyt naszej krzyżówki. Przeliczymy literki. 1, 2, 3, 4, 5. Z 5 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Biel na nie jest i czerwień. Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie. Flaga. Próbujemy wpisać. Flaga. I to jest bardzo dobra odpowiedź. To jest flaga. Te barwy biało-czerwone to oczywiście barwy naszej umiłowanej ojczyzny, czyli Polski. Kamilko, gratulacje dla ciebie. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamy tata, księdza Jarosława Gdelaka, księdza Jaworeta, Radia Maryja i telewizji Trwam. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam gorąco ciebie. Pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół w Osówce. I życzę oczywiście dobrego dnia. Nie zapomnij wysłać do nas swoich danych adresowych. kropelka@tv-trwam.pl. Dziękujemy ślicznie Kamilce. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest po drugiej stronie? Hania. Haniu, skąd dzwonisz? Orzechówki na Podkarpaciu. Pięknie, pozdrawiam. Wspaniałe Podkarpacie. Nie wiem, gdzie ta orzechówka leży, ale sprawdzę sobie dzisiaj na mapie. To następnym razem, jak będziemy rozmawiali, to już będę doskonale wiedział, gdzie ta twoja orzechówka się znajduje. Oto nasza krzyżówka, Haniu. Zajęta 1, zajęta 4 i zajęta 10. Czy już coś dla siebie wypatrzyłaś? 6. 6. Bardzo proszę, zaznaczymy 6. A i tutaj mamy ogromną pomoc. Wiemy, że prawidłowa odpowiedź rozpoczyna się od pierwszej literki, którą jest samogłoska O. I musimy wpisać, idąc tą drogą, 1, 2, 3, 4 literki. Jesteś gotowa, Haniu? Tak. Uwaga, uwaga, oto 6. W górach mieszka wielki ptak, to ojczyzny naszej znak. O, widzisz, próbujemy. Nie zdążyłem do końca przeczytać zagadki. Ale odpowiedź jest bardzo dobra, prawidłowa. Przeczytam do końca. W górach mieszka wielki ptak, to ojczyzny naszej znak. Zobaczysz go kiedyś może. To jest oczywiście orzeł. Chodziło nam o orła. Orła wpisaliśmy do naszej krzyżówki. Wszystko nam się zgadza, bo dla nas zabrzmiały te nasze uroczyste fanfary. Haniu, teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, ciocię, babcię, księdza prowadzącego. Dziękuję. I całą orzechówkę. No właśnie, a jaka jest... Koleżanki z Zerówki. Aha. Wasza grupa się jakoś nazywa? Zerówka. Czyli to jest po prostu zerówka w orzechówce. Mhm.
Bardzo ciebie pozdrawiam. Haniu, a jaka jest pogoda dzisiaj w Orzechówce? Pochmurna. Tak samo jak w Toruniu. To chociaż coś nas jeszcze dodatkowo łączy, oprócz tego, że ze sobą mogliśmy porozmawiać telefonicznie. Haniu, dziękuję i życzę tobie dobrego dnia z Panem Bogiem. Dziękujemy ślicznie Hani. Do Hani wysyłamy nagrodę pocztą. Haniu, przyślij koniecznie do nas swoje dane adresowe. Wyślij je mailem @tv-trwam.pl. Bardzo gorąco prosimy, aby te dane były kompletne. Podajemy swoje imię, swoje nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego, miejscowość, w której znajduje się poczta. I bardzo proszę, wpiszcie także numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego telewizyjnego studia. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się melduje? Asia. Asiu, skąd dzwonisz? Z Międzychodu. Co dobrego u ciebie? Wczoraj moja siostra skończyła półroczku. O, proszę bardzo. To jeszcze jest taka całkiem malutka i trzeba się nią zajmować, co? Tak. Jak siostrzyczka ma na imię? Małgosia. Pozdrawiamy Małgośkę bardzo serdecznie. A my, Asiu, wskakujemy do naszej konkursowej krzyżówki. Zobacz, co na niej się dzieje. Zajęta jedynka, czwórka, szóstka i dziesiątka. Czekam na twój wybór. Ósemka. Ósemka. Bardzo proszę, zaznaczamy ósemkę. Znajduje się w tym miejscu naszej krzyżówki. Sięgnę. Tak, ręka gdzieś tam się nawet schowała za to pole. Jesteś gotowa? Tak. Przeliczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Uwaga, uwaga. Co to za miasto, w którym, kiedy hejnał grają, na ratuszu koziołki fikają? Poznań. No, próbujemy wpisać Poznań. Tak jest, Asiu. To jest Poznań i to są poznańskie koziołki na ratuszowej wieży. Kto był w Poznaniu, to widział, jak one figle tam płatają. Asiu, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić? Całą rodzinę, księdza prowadzącego, panią w szkole, całą klasę trzecią B i całą telewizję Trwam. Bardzo dziękuję za twoje pozdrowienia. Asiu, co będziesz dzisiaj robić? Masz jakieś plany? Bawić się ze swoją siostrą. No właśnie, świetny pomysł, bo nie ma jak to zabawa ze swoją siostrą. Raz jeszcze proszę, abyś Małgośkę pozdrowiła, dobrze? Dobrze. Pozdrawiam ciebie, życzę dobrego dnia, życzę udanej zabawy i oczywiście zapraszam do bycia razem z nami, także z telewizją Trwam, czy też z Radiem Maryja. Asiu, czekamy na twoje dane adresowe, wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. My już za chwilę powrócimy do rozwiązywania naszej krzyżówki. Chciałbym was wszystkich zaprosić na spotkanie z Magdaleną Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a zwłaszcza wszystkie dzieci. Dziś ostatni dzień października, czyli ostatnie nabożeństwo różańcowe, ale to nie znaczy, że kończymy dziś naszą modlitwę różańcową, bo jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci trwamy na modlitwie przez cały rok, każdego dnia odmawiając chociaż tę jedną dziesiątkę różańca świętego. Więc niech Maryja, Królowa Różańca Świętego, wyprasza nam łaskę wytrwałości w modlitwie, a także tego, abyśmy nigdy nie ustawali w szerzeniu
jej orędzia, jej wezwania do modlitwy różańcowej, ale byśmy czynili to odważnie, z zapałem, pozyskując dla Maryi jak najwięcej serc, które będą codziennie odmawiać różaniec święty. A oczywiście naszą modlitwę różańcową w tym czasie szczególnie ofiarujemy w intencji ustania pandemii koronawirusa, za wszystkich chorych, za służby medyczne, a także o pokój, jedność w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Natomiast jutro rozpoczynamy listopad, który jest miesiącem modlitwy za zmarłych. Więc będziemy również naszą modlitwę ofiarować w intencji wszystkich zmarłych, naszych bliskich zmarłych, a także za dusze w czyśćcu cierpiące. Jednak listopad rozpoczynamy od uroczystości wszystkich świętych, więc nie jest to dzień smutku, zadumy. Tak jak zazwyczaj przeżywamy ten dzień właśnie idąc na cmentarz, modląc się za naszych zmarłych, ale mamy mieć tę świadomość, że jest obcowanie świętych, że święci, ci nam znani, nasi patronowie, wstawiają się za nami, są blisko nas, wypraszają wszelkie łaski, są naszymi przyjaciółmi w niebie, ale są także święci, którzy do dnia dzisiejszego pozostają nam nieznani i których być może nigdy nie poznamy, którzy nie zostaną wyniesieni na ołtarze, bo żyli bardzo skrycie. Nikt nie wiedział o ich świętości. Jednak i oni są w niebie i oni pragną wstawiać się za nami. Dlatego jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za tych wszystkich, którzy już poprzedzili nas, którzy są już w niebie i którzy są dla nas wzorem do naśladowania, abyśmy nie tracili nadziei i również zawsze byli pewni tego, że droga świętości jest przeznaczona dla każdego z nas, że każdy z nas może zostać świętym. Choć wiadomo, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale chcemy być blisko Pana Jezusa. Chcemy iść Jego drogą. Chcemy być Mu wierni aż do końca. Pomimo tego, że nieraz się oddalamy, że nieraz upadamy, ale zawsze chcemy wracać do Niego, aby miłością odpowiadać na Jego miłość i nieść Jego miłość każdemu napotkanemu człowiekowi. Dlatego módlmy się i prośmy o wstawiennictwo wszystkich świętych, abyśmy z radością, odważnie i wytrwale kroczyli po ich śladach do nieba. A tam również spotkamy się z naszymi bliskimi, z tymi, których kochamy, a którzy już odeszli. Żyjmy więc tą nadzieją i z wiarą módlmy się również za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej mogli oglądać Boga twarzą w twarz. Dlatego też pragniemy ofiarować odpust zupełny w intencji zmarłych. W tym roku nie tylko w oktawie uroczystości wszystkich świętych, ale także przez cały listopad.
Skorzystajmy z tej wielkiej łaski, jaką możemy otrzymać i jaką możemy ofiarować. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Magdalenie Buczek, założycielce podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Madziu, Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja w sposób szczególny dziękuję także za wspaniały, bardzo mocny wywiad, który udzieliłaś portalowi Radia Maryja, dotyczący wartości i wielkiego znaczenia, jaką odgrywa ludzkie życie. Za to świadectwo bardzo gorąco dziękuję Tobie, ale wiemy także, że bardzo gorąco dziękujemy Twojej mamusi. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Kubuś. Witam Ciebie, Kubuś. Ile masz lat? 4. Skąd do nas dzwonisz? Ubiadu. Oto nasza O, proszę bardzo, była niedawno Limanowa, to też niedaleko Nowego Sącza i teraz ty dzwonisz także z tamtych pięknych okolic. Kubuś, oto nasza krzyżówka. Mamy zajętą 1, 4, 6, 8 oraz 10. Co dla ciebie? Może 11. 11. I to był chyba strzał w 10, Kubuś. Bo to jest odpowiedź związana z Twoimi stronami. Nie powinieneś mieć żadnego problemu. I do tego zobacz, z nas jeszcze dwie literki. Samogłoskę O z kreską i samogłoskę A, która jest literką przedostatnią. Widzisz dobrze to hasło? Tak. Tutaj jest, Kubuś, tak jest. Jesteś gotowy? Słuchaj, ma kapelusz z muszelkami, w kierpcach chodzi z owieczkami. Kura. Jak? Góral. Kto? Góral. 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 Próbujemy. Na początku Kuba usłyszałem kura, więc to jakoś... Przetarłem sobie uszy i usłyszałem górala, to od razu wiedziałem, że to jest prawidłowa odpowiedź. Tak jest, ma kapelusz z muszelkami, w kierpcach chodzi z owieczkami. Kubuś, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę i braciszka. Twój braciszek, jak ma na imię? Juluś. I jest młodszy zapewne od ciebie, co? Tak. Pozdrawiaj go także od nas i chyba słyszysz... Dwa latka. Kubuś, chyba słyszę, że z tobą jest także twoja mamusia, tak? Tak. Jak mamusi na imię? Marysia. Czyli mamusię także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kubuś, wszystkiego dobrego życzę, trzymaj się dzielnie i słyszymy się w następnych programach. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Do ciebie także wysyłamy nagrodę pocztą, książkę księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. A co to, dlaczego? Pierwsze pytania o wiarę. Czekam na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć konkursowych zagadek zostało nam jeszcze w naszej krzyżówce. Bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Lenka. Skąd dzwonisz, Lenko? Z Rychnów Kolonii. Ile masz lat? 9. Lenko, patrzę, co nam pozostało. Została nam tak, 2, 3, 5, 7 albo 9. Piątka. Piątka. Bardzo proszę, zaznaczamy piątkę. Nie znamy żadnej literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Mogę czytać zagadkę? Tak. Uwaga, uwaga. Oto nasza zagadka. Przynoszę deszcze, szarugi, dzień krótki, a wieczór długi. Bociana wysyłam za morze i jeża usypiam w noże. Psz.
przynoszę deszcze, szarugi, dzień krótki, a wieczór długi. Bociana wysyłam za morze i jeża usypiam w noże. A jakaś podpowiedź? Powiem ci tyle, że to jest pora roku. Jesień. No, próbujemy. Tak jest, to jest jesień, to jest ta pora roku, którą teraz, Lenko, przeżywamy i właśnie ona jest taka, przynosi deszcze, szarugi, dzień jest coraz krótszy, a wieczór długi, bociany odlatują za morze, a jeże idą sobie smacznie spać w norze. To wszystko się dzieje jesienią. Czekam, Lenko, na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię, dziadka, całą rodzinę, telewizję Trwam, księdza prowadzącego. Dziękuję ślicznie. Lenko, ja pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, wszystkich, którzy są teraz razem z tobą w domu. Kto tam jest z tobą? Babcia i dziadek. Babcia jak ma na imię? Barbara. A dziadek? Zdzisław. To mocno ich także od nas uściskaj. Dobrze, Lenko? Dobrze. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się dzielnie i oczywiście czekam na twoje dane adresowe, bo chcemy do ciebie wysłać dzisiejszą nagrodę, książkę. A co to dlaczego? Nasz adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Król nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Kto jest z nami? Krzysiu. Krzysiu, ile masz lat? 12. Krzysiu, została dwójka, trójka, siódemka albo dziewiątka? Dziewiątka. Bardzo proszę, zaznaczamy dziewiątkę. No i tutaj też mamy dużo usprawnień, podpowiedzi. Druga literka to samogłoska E, trzecia od końca samogłoska O. Krzysiu, bierzemy się za robotę? Tak. Uwaga, uwaga. Żaglówki po nich pływają, rybacy łowią w nich ryby, w leżących nad nich lasach jesienią zbieramy grzyby. Jeziora? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Próbujemy. Jeziora. Świetnie, tak jest i wszystko się zgadza. Żaglówki po nich pływają, rybacy łowią w nich ryby. W leżących nad nimi lasach jesienią zbieramy grzyby. Jeszcze grzybiarze próbują upolować coś dla siebie. Największą radością jest oczywiście co? Znalezienie prawdziwka. Krzysiu, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, babcię, dziadzia, kolegów i koleżanek i księdza prowadzącego. Dzięki ogromne. Ciebie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę i czekam także na twoje dane adresowe. kropelka@tv-trwam.pl. Krzysiu, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę bardzo. Kropelka radości. Halo? Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Kogo witamy? Mateusza. Skąd dzwonisz, Mateuszu? Z Białej Podlaski. I jak dobrze kojarzę, jesteś ministrantem, dobrze pamiętam? Tak. No właśnie. Oto nasza krzyżówka. Mateuszu, została nam dwójka, trójka albo siódemka. Numer dwa wybieram. A zatem dwójka, bardzo proszę. Gdzie jest ta dwójka? Pamiętaj o tym, że kończymy ostatnią literką, którą jest samogłoska A. Jesteśmy gotowi, Mateuszu? Tak. Uwaga, uwaga. Oto dwójka. Pytanie nietrudne. Każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna? Polska? Pytasz się? Odpowiadam. Odpowiadasz. Polska. Świetnie, tak jest, Mateuszu, to jest Polska i to jest bardzo dobra
odpowiedź. Teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Mamę, tatę, brata, ciocię Krystynę, ciocię Olę, księdza prowadzącego. Dziękuję ślicznie, Mateuszu. Jakie plany masz na dzisiejszy dzień? Wyjść na dwór, zrobić lekcje i pomóc rodzicom w obiedzie. O, a już wiesz, co tam się będzie szykowało? Jeszcze nie wiemy. Myślimy na razie. A na razie myślicie, więc życzę wam dobrych pomysłów na dzisiejszy taki jesienny obiad. Wszystkiego dobrego, Mateuszu. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Dziękujemy Mateuszowi. Do niego także wysyłamy naszą nagrodę książkową. I czekam, Mateuszu, na twoje dane. @tv-trwam.pl Proszę bardzo, kropelka radości w telewizji Trwam. Halo? Halo, halo. Halo. Jak masz na imię? Franek. Franiu, ile masz lat? 8. Franiu, mam gorącą prośbę. Przykładaj mocno słuchawkę telefonu do ucha. Nie słuchaj tego, co się dzieje w telewizorze, tylko rozmawiamy przez telefon, dobrze? Tak. Franiu, oto nasza krzyżówka. Została nam trójka albo siódemka. Trójka. Zaznaczamy trójkę, bardzo proszę. Duże ułatwienie, rozpoczynamy od spółgłoski S, to sama góra prawidłowej odpowiedzi. Kończymy samogłoską A, czyli znamy dwie literki. Franiu, jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Ogoniasta panienka miecz i tarczę ma w rękach. Chociaż nie jest rycerzem, to stolicy nam strzeże. Fala wiślana pluskiem ją sławi, tarczą i mieczem broni Warszawy. Syrenka. Próbujemy. Tak jest, to jest warszawska syrenka. Bardzo dobra odpowiedź, Franiu. Teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, babcię i ciocię. Twoja siostrzyczka, jak ma na imię? Ania. Starsza czy młodsza od ciebie? Młodsza. Ile ma lat? 4. A ty, Franiu? 8. Ty masz 8. Pozdrawiam ciebie bardzo gorąco, Franiu. Ty jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Jeszcze nie wiem. Życzę dobrych pomysłów, ale na pewno wyślij do nas mailem swój adres, abyśmy mogli wysłać do ciebie nagrodę pocztą. Dobrze? Tak. Dobrego dnia. Nasz adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Piotrek. Skąd dzwonisz, Piotrze? Puszczykowa. Z Puszczykowa. Ile masz lat? 8. Oto nasza krzyżówka. Wyboru nie masz zbyt wielkiego, bo pozostało tylko i wyłącznie jedno hasło. Hasło numer 7 i do tego strasznie długie. Ale Piotrek, zobacz, gdzieś w samym środku mamy samogłoskę E i wiemy, że kończymy spółgłoską K. Czy jesteś, Piotrze, gotowy? Tak. A zatem zabieramy się za rozwiązywanie ostatniego hasła w naszej krzyżówce. Zagadka brzmi następująco. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie go wydało plemię. Kopernik. Kopernik. Próbujemy. Świetnie, to jest Kopernik, Mikołaj Kopernik. Jesteśmy w Toruniu, przynajmniej ja i telewizja Trwam, więc z miasta Kopernika ciebie, Piotrze, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i oczywiście czekamy na twoje pozdrowienia. Kogo ty chciałbyś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, drugą babcię, Radio Maryja. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jakie plany masz na dzisiaj, Piotrek? Nie wiem. Nie wiesz jeszcze, ale wyspałeś się chociaż solidnie? Tak. No to najważniejsze. Wszystkiego dobrego życzę, Piotrze. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco.
Gratuluję wszystkim zwycięzcom, którzy prawidłowo odpowiedzieli na nasze dzisiejsze konkursowe hasła. Do Was, kochani, chcemy wysłać naszą nagrodę książkową. Bardzo prosimy, przyślijcie swoje dane adresowe do nas mailem. kropelka@tv-trwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania ze skrzynki elektronicznej, może zadzwonić do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku od 9 do 15, 56 610 72 58. Raz jeszcze przypominamy sobie w tych dniach w sposób szczególny, ofiarujmy naszą modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich zmarłych, za tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do nieba. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie i oczywiście mówimy sobie do zobaczenia za tydzień w Kropelce Radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Trzymajcie się dzielnie.